Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprosić wszystkich, abyśmy wspólnie przestudiowali Boże Słowo pod kątem tego, czego ona uczy na temat okultyzmu. Nie będzie to jakiś szczegółowy wykład. Ja nie jestem specjalistą z tej dziedziny. Natomiast myślę, że powinniśmy przyjrzeć się, czego Słowo Boże naucza w tym konkretnym temacie. Istnieje taka potrzeba, ponieważ żyjemy w świecie, który niestety coraz bardziej dotykany jest okultyzmem właśnie. Studiując Biblię, przyjrzymy się, jaką ona wyraża opinię na temat, który nas interesuje. Przyjrzymy się ostrzeżeniom, które kieruje do ludzi, którzy posługują się okultyzmem. I zobaczymy, jakie ona wydaje wyroki też na tych, którzy są nieposłuszni i jednak uprawiają okultyzm. Ktoś zapyta, dlaczego Biblia właśnie w takiej sprawie, dlaczego Biblia ma być tutaj słowem wyroczni. Dlatego, że Biblia jest słowem, które pochodzi od Boga. I to jest najprostsze wyjaśnienie. W Psalmie 119, 160 werset powiada, że prawda jest źrenicą, treścią słowa Twego. Prawda jest treścią Bożego Słowa, jest skoncentrowaną treścią Bożego Słowa. A to słowo, które mamy do dyspozycji w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie, mam to na ścianie, nie widzicie tego. Na początku było słowo, ono było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było od samego początku. Było u Boga, aż przybrało ludzkie ciało, przyszło na ten świat. A razem z nim przyszła prawda. Prawda Bożego Słowa. To Słowo również jest Słowem Życia. Mówi o tym Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha Słowa Mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. To Słowo, które pochodzi od samego Boga, w liście do Rzymian, w 9 rozdziale, 6 wersecie jest zapisane w ten sposób, ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Słowo Boże jest niezawodne, co jest niezwykle istotne wtedy, kiedy będziemy rozpatrywali wszystkie te problemy, z którymi dzisiaj chcemy się zmierzyć. Słowo nie zawodzi. I wreszcie to słowo jest nazwane bezdyskusyjnie słowem prawdy. To mówi list do Efezjan 1:13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego. I tak dalej, i tak dalej. Nie jest to wykład o słowie, ale te parę słów było potrzebne, aby wszyscy, którzy są przyzwyczajeni do pewnych praktyk okultystycznych i pewnie teraz wszyscy się wzdragają przed tym, bo przecież kto takie rzeczy robi? Przekonamy się, że wielu z nas takie rzeczy robi i nie zdaje sobie z tego sprawy. Ale ten wstęp był potrzebny, żebyśmy zrozumieli, że ocena, jaką kieruje Boże Słowo pod adresem tego typu problemów, no jest oceną bezdyskusyjną i nie wymaga jakiejkolwiek z naszej strony, nie wymaga jakichś dodatkowych wyjaśnień. Mamy świadomość, czym jest Słowo Boże. Mamy też świadomość Jego zawartości i mamy też świadomość Jego niezawodności. Także w ocenie tego, co chcemy dzisiaj wspólnie studiować. Ono uchroni nas przed upadkiem, jeżeli będziemy chcieli go słuchać.
Z drugim liście Tymoteusza w 3 rozdziale, 16 werset, znany fragment bardzo. Przeczytamy coś na temat Słowa Bożego. Przeczytamy coś, co powinno. Coś, co powinno nas zachęcić do studiowania Bożego Słowa. 3:16. Całe Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Kiedy mamy do czynienia z problemem okultyzmu, to często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sami jesteśmy w niego zaangażowani. To zaangażowanie jest często nieuświadomione. Ale to Słowo Boże właśnie, które studiujemy, które czytamy, zwraca nam uwagę na to, co być może jest przez nas nieuświadomione. I jak czytaliśmy, to Słowo, ono uczy nas, ono pozwoli nam wykrywać błędy, także w naszym postępowaniu oczywiście. Jest skuteczny, jeśli chodzi o poprawę, daje nam siłę i daje nam zachętę do tego, żebyśmy zerwali pewne praktyki. No i żebyśmy zaczęli swoje życie prowadzić w sprawiedliwości. W takim razie przejdźmy już do Bożego Słowa. Czego ono uczy nas w kwestii ogólnie rozumianego okultyzmu? Pierwszy fragment pochodzi z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 18 rozdziału, powiedziałem pierwszej, chyba piątej Księgi Mojżeszowej, 18 rozdział, wersety 9 do 14. Przeczytajmy ten fragment. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Fragment zawiera dużo treści, ale zacznijmy od początku. Wejście do ziemi obiecanej oznaczało, że Izrael spotka się z pewnymi praktykami, które były popularne w ziemi kananejskiej. Wiemy, że ta ziemia została przez Boga, a właściwie te ludy, które tam zamieszkiwały, zostały przez Boga przeklęte. A przeklęte zostały z powodu, no wymieńmy kilka chociaż, z powodu zaklinania, wywołania duchów, z powodu wróżb i czarodziejstwa. Poprzestajmy na tym, bo lista była o wiele dłuższa. Bóg więc mówi, kiedy nam wejdziecie, to jest ziemia, którą wam daję, macie tę ziemię zagospodarować dla siebie, ale z tego, co ci ludzie wam zaoferują, niczego nie weźmiecie, a na pewno niczego nie weźmiecie w kwestii duchowej. Izrael miał się tych rzeczy pozbyć. Wiemy, jak to się stało później w jego historii, ale nie interesujemy się tym, jak człowiek zawodzi. Interesujemy się tym, co Bóg ma do powiedzenia w pewnych istotnych kwestiach. I przyjrzyjmy się tylko, czego Bóg zabraniał. Bóg zabraniał przeprowadzenie swojego syna czy swoją córkę przez ogień. Po co się to robiło? Robiło się to po to, żeby zyskać przychylność bóstwa i żeby pokazać wszystkim, że człowiek jest błogosławiony, czyli jest pod opieką danego bóstwa. Bóg mówi, nie zajmujcie się wróżeniem. Podobnie
mowa jest o wierzbiarzu, czy wierzbiarzach. To są ludzie też przepowiadający przyszłość. Ktoś powie, ale co nas to obchodzi? I co nas to obchodzi? To zobaczcie do takich telewizji, nie wymienię ich z nazwy, które proponują nieustannie w godzinach nocnych różnego rodzaju wierzbiarzy i wróżbitów, którzy z ludzi robią durniów jeszcze za pieniądze ludzi, którzy płacą przecież za to, telefonicznie próbując się dodzwonić do tych oszustów. Tak, oszustów. Ilu z nas zadzwoniło tam kiedyś? A ilu z nas było u tak zwanej wróżki? Albo i wróża, bo i tacy są. To bardzo popularne. Bardzo często się można spotkać z tym, że ludzie mówią o tym, iż byli u wróżki. Ba, nawet mówią, że im się wszystko sprawdziło. Niech to pozostanie bez komentarza, bo wypadałoby to skomentować. Dalej jest mowa o, a kiedy jeszcze mówimy właśnie o wróżeniu, to ilu z nas czyta horoskopy? A ktoś powie, no co złego w horoskopach? No nic, za wyjątkiem tego, że to jest wróżba, zwyczajna wróżba. I to taka z tych rodzajów najgłupszych, najbardziej wypłukanych intelektualnie. Nie wiem, czy niektórych z tych wróżb nawet komputery nie tworzą, no ale każda gazeta dzisiaj prawie ma horoskop u siebie. No i ludzie często zaczynają gazetę od czytania horoskopu. To jest korzystanie z wróżby. I to się Bogu nie podoba. A co za to grozi, to do tego dojdziemy. Dalej czytamy o czarodzieju. Jak rozumiemy, o czarownicy również. O zaklinaczy. O zaklinaczach. Zaklinacze to byli ludzie, którzy zaklinali na przykład chorobę. Uznając, że choroba jest spowodowana przez jakiegoś demona, więc oni zaklinali tego demona. No i niby uzdrawiali w ten sposób. Wywoływacze duchów. No, wielu młodych ludzi bawi się w wywoływanie duchów. Bawi się. Im się wydaje, że się bawią. Ale znam trochę takich sytuacji, kiedy ludzie, mając już lat 30-40, nie mogli się uwolnić od jakiejś trudności w swoim życiu, od jakichś problemów, od jakiejś słabości, od jakiegoś związania i nie wiedzieli dlaczego. I okazało się, że właśnie bawili się w cudzysłowie dzieci w tych młodych latach, jako dzieci często, wywoływanie duchów. No cóż, no do niektórych się to przykleiło i bardzo długo męczyli się z powodu tej zabawy, jak sami mówili. Bóg mówi, że wywoływanie zmarłych, wywoływanie duchów jest czymś, czego Izrael nie ma prawa robić, jeśli chce być jego narodem. Popatrzmy na to z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia ludzi XXI wieku. Co było tutaj nowoczesne? Czy ta ciemnota, która żyła w Kanaanie, która była skazana na zniszczenie? Czy naród, którego Bóg wybrał, który był narodem absolutnie nowoczesnym, wierzącym w jedynego Boga, świetnie zorganizowanym? Kto tu był nowoczesny? Chrześcijanie dzisiaj to awangarda nowoczesności. To najbardziej intelektualnie rozwinięci ludzie. A nie ciemnota, która się za wszelką cenę chce dowiedzieć, co tam jakiś demon czy zmarły schował pod progiem. Jeszcze trzeba się dowiedzieć, pod którym progiem. Wejście do ziemi obiecanej oznaczało, że Bóg wyklucza możliwość, aby w narodzie izraelskim tego typu rzeczy mogły się pojawić. Wejście do Królestwa Bożego, życie z Jezusem Chrystusem, życie uczniów Jezusa Chrystusa wyklucza, podkreślam, wyklucza
korzystanie z tego typu doświadczeń. Jeszcze w piątej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 12, w wersetach 2-7 znajdziemy inne ostrzeżenie. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim bogom narody, którymi zawładniecie. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, podpalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zetrzecie ich imię z tego miejsca. Dla Pana waszego Boga nic takiego nie uczynicie, lecz będziecie szukać miejsca, które Pan Bóg wasz wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. Zerwanie z pogańską, demoniczną przeszłością. To było coś, do czego Bóg zachęcał i czego Bóg oczekiwał od Izraela. Zobaczcie, jak precyzyjnie to jest opisane. Wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim Bogom narody. Wszystko to ma być zlikwidowane. W jaki sposób? Zburzyć ołtarze, potłuc ich pomniki, figurki, inaczej mówiąc, spalić święte drzewa, porąbać wszelkie podobizmy, zetrzeć te miejsca w taki sposób, żeby nie było śladu tam po tym, co te ludy wcześniej tam robiły. Tak jest wtedy, kiedy człowiek przychodzi do Boga, nawraca się i rozpoczyna swoje nowe życie. Stare musi być starte, oddzielone, a w szczególności wszystko to, co kiedyś w naszym życiu łączyło nas z rzeczami, które Bóg przeklina, czyli z tym, co ogólnie nazywamy rzeczami pochodzenia okultystycznego. 12 rozdział 29-31 i 13-1. Gdy Pan Bóg twój wytępi przed tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć i opanujesz je i osiedlisz się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu sprzed oblicza twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc, podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu Bogu twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. W takim zaawansowanym życiu jakiejś społeczności z demonami dochodziło do tak obrzydliwych rzeczy, jak składanie ofiar z ludzi. A w szczególności było to obrzydliwe w odniesieniu do składania ofiar z dzieci. Bóg mówi, nie będziesz tego czynił. Zerwiesz całkowicie swoje kontakty z ludźmi, którzy to czynili. Dzisiaj, czasami jak się słucha pewnych komentatorów, historyków, to mówią, że Izrael wszedł do ziemi obiecanej i naprawdę tam się krew lała. A co się miało lać? Przecież ci ludzie byli obrzydliwi w tym, co robili. Dzisiaj w świecie, którym się mówi i wmawia ludziom, że kara śmierci jest czymś obrzydliwym, nie zgadzam się z tym. Kara śmierci powinna być wykonywana i jest ona absolutnie biblijna. W innym czasie o tym możemy mówić. Co miało się wtedy lać? Ci ludzie życiem zapłacili za swoje oddanie diabłu. Stało się tylko to, do czego sami się zobowiązali. Oddali się diabłu, a diabeł oznacza śmierć. Więc dostąpili śmierci.
Spójrzmy teraz do trzeciej Księgi Mojżeszowej, do 19 wersetu, 19 rozdziału, przepraszam, i 31 werset. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów, ani do wróżbitów, nie pytajcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Tu jest oczywiście powtórzenie. Nie mamy się zwracać do wywoływaczy duchów i wróżbitów, ale jest też pewna informacja. Jeśli to będziemy robili, to staniemy się nieczystymi. Co znaczy, że będę nieczysty? To znaczy, że demony, z którymi będę miał styczność poprzez wywoływanie duchów lub wróżenie, będą miały mnie w posiadaniu i będą decydowały o moim życiu. Nawet może dojść do opętania w takich sytuacjach, a na pewno często dochodzi do związania, a na pewno dochodzi do grzechu. I to grzechu, który wyraża się w złym, zgodnym z tymi wróżbami i informacjami od duchów, pseudoduchów wywołanych, w naszym życiu to realizujemy. Trzecia Mojżeszowa 20:27. A jeżeli mężczyzna lub kobieta będą wywołać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Bóg w ten sposób chciał chronić swój naród. Jeżeli ktoś jednak z narodu wybranego ośmieli się wejść na te ścieżki, którymi chodzili zdemonizowani poganie, to Bóg mówi, dla takiego człowieka nie ma ratunku. On musi zginąć, ponieważ jeśli nie zginie, no to wtedy zanieczyści cały Izrael. No i tak się czasami działo. To nie jest sytuacja, której nie znamy z Bożego Słowa. Druga Księga Królewska, rozdział 17. Rozdział 17, wersety 15 do 17. Owszem, wzgardzili jego ustawami, jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością i stali się marnością, jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak jak one. Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służyli Baalowi. Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając Go do gniewu. Niech mi ktoś powie, że to jest nowoczesność. To jest ciemnota. To jest ciemnota. Tym wszystkim salonowym gwiazdom gratuluję głupoty i ciemnoty. Kiedyś o ludziach wierzących, jeszcze nie tak dawno, mówiono, że stanowią ciemnogród. Chcę jasno powiedzieć, my jesteśmy jasnogrodem. To wy jesteście ciemnogrodem. Ale zasługujecie całkowicie na taką ocenę, bo jeżeli oddajecie pokłon planetom, gwiazdom, jeśli uważacie, że stawiane wam horoskopy, kabały, wywoływanie duchów to jest coś, co was dowartościowuje, to jesteście głupcami. I głupcami umrzecie, jeżeli się nie nawrócicie. A jak się nawrócicie, staniecie się nowoczesnymi ludźmi. I będziecie rozumni, inteligentni, mądrzy, światli. A tak to jesteście ciemnotą. Druga Królewska 21:1-7.
1-7. Manasses miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 55 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Hefsibach. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodu. Zwróćcie uwagę na to, jakiego słowa Bóg używa. Ohydne zwyczaje narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz. Nie chcę być złośliwy, ale nasz kraj jest pokryty świątynkami. I komu one służą? Na pewno nie Bogu. Jego ojciec wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził aszery, jak to czynił Achab, król izraelski. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział: w Jeruzalemie umieszczę imię swoje. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Postawił też posąg Aszery, który kazał sporządzić świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do Salomona i jego syna tak: w tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, umieszczę moje imię na wieki. To, co zrobił ten król, nazywany chyba najbardziej zdemonizowanym królem Judy, to było, jak sam Bóg powiedział, obrzydliwością, ohydą, ohydą. Ludzie, jeżeli robimy takie rzeczy, jeżeli się zajmujemy horoskopami, wywoływaniem duchów, jeżeli uczestniczymy w ćwiczeniach jogi, tak, w ćwiczeniach jogi, jeżeli uprawiamy szczególnie religię wschodu, jeżeli uprawiamy religię, demoniczną religię islamu, to jest obrzydliwe przed Bogiem. To jest ohyda. I Bóg z tego nas rozliczy. Ale przede wszystkim poniesiemy konsekwencje na sobie. Poniesiemy konsekwencje na swoim życiu, na swoim zdrowiu, także psychicznym zdrowiu. A zamknięci w tej ciemnocie i głupocie nie dostrzeżemy nigdy prawdy i nigdy nie zrozumiemy, jak wiele w swoim życiu straciliśmy. Bóg mówi w swoim słowie, że mądrość tego świata jest absolutnym głupstwem. 1 Koryntian 1:20, Księga Joba 12:17. Mądrość tego świata jest absolutnym głupstwem. Oczywiście głupstwem w stosunku do tego, co Bóg mówi, żebyśmy mieli jasność. Ostrzega też człowieka, aby ten człowiek nie dał się oszukać, nie dał się zwieść. I o tym mówi list do Kolosan, rozdział 2, werset 8. Można to sobie spokojnie przeczytać już w domu. Co Bóg sądzi o ludziach, którzy są zniewoleni, to jest dobre słowo, zniewoleni okultyzmem? Co Bóg sądzi o takich ludziach? O tym zniewoleniu przeczytajmy. Ono jest zapisane w księdze Izajasza w rozdziale 8, w wersecie 19, 8-19. A gdy wam będą mówić: radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Ludzie, którzy to robią, są zniewoleni. Zniewoleni na swoim umyśle, zniewoleni w swoim sercu, zniewoleni w swojej woli. Nie ma nic mądrego w tym, że człowiek pyta się o swoją przyszłość tych, którzy dawno pomarli. Co oni będą wiedzieć o mojej przyszłości? Jak Bóg traktuje takich ludzi? Jak Bóg traktuje tych, którzy uprawiają takie rzeczy? Druga Mojżeszowa 22:18.
nie będzie się to podobało liberałom chrześcijańskim. Czarownicy nie zostawisz przy życiu. Powiem tak, miłe dla ucha, bo daje zabezpieczenie. Czarownicy nie zostawisz przy życiu. Jeżeli ją zostawisz przy życiu i pozwolisz jej działać, to za chwilę setki, a może i tysiące ludzi zostanie zniewolonych. Być może nawet twoje dzieci. Pośród ludu Bożego nie ma miejsca dla takich ludzi. Nie ma miejsca dla takich ludzi. Nie jest rzeczą nowoczesną, żeby iść z takimi ludźmi na kompromis. Nie ma nic nowoczesnego w tym, że takim ludziom pozwala się działać. Bo powinniśmy patrzeć z miłością na każdego. Ale to nie jest powiedziane, że czarownicy nie wolno kochać. Tak, należy ją darzyć miłością. I z powodu miłości właśnie należy ją w odpowiedni sposób potraktować. Po to, żeby nie szkodziła swoją działalnością innym ludziom. 20 werset. Kto składa ofiary innym bogom poza samym Panem, będzie zgładzony. Prawda. Powiem więcej, ta prawda obowiązuje po dziś dzień. I ona jest w prosty sposób realizowana. Wtedy, kiedy w zboże się trafi człowiek, który oddaje chwałę innym bogom, niekoniecznie to musi być Baal albo tym podobne bóstwo. To może być pan Mamona, to może być pan telewizor. Różne środki są używane do tego, żeby zniewolić ludzi. To może być pan seks. Stąd bierze się cudzołóstwo, pornografia. Co się wtedy robi z takimi ludźmi? Ze zboru się ich usuwa. Przynajmniej tak Słowo Boże mówi. I przynajmniej my taką praktykę mamy w naszym zborze i zdarza się, usuwamy ludzi ze zboru. Po co? Po to, żeby, jak Biblia mówi, żeby oddać ich ciało diabłu. Licząc na to, że Bóg w swojej łasce i miłości doprowadzi do zbawienia ich dusz. Więc tak jak tutaj jest napisane, my to dokładnie tak samo robimy. Poza Kościołem człowiek jest skazany na śmierć. Po prostu na śmierć. Pierwsza Samuelowa, 15:23, pierwsza księga Samuelowa, 15:23, dla tych wszystkich, którzy mówią, ach, to nie przesadzajmy z tym, chociaż nakazy i zakazy Pana są jednoznaczne, nikt tutaj niczego nie dodaje. Ale w tej księdze znajdziemy tekst, który powinien nas porazić. Gdyż nieposłuszeństwo, tu na razie nie ma mowy o okultyzmie, nieposłuszeństwo wobec Bożego Słowa oczywiście, bo taki jest kontekst, jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom, ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Ciekawe. Każdy z nas, znając Boże Słowo i znając oczekiwania, jakie Bóg kieruje pod adresem człowieka, musi się z tymi oczekiwaniami zmierzyć. Oczywiście nie mam na myśli ludzi, którzy znają Boże prawo, którzy wiedzą o Bożej woli i potykają się. Bóg przewidział taką sytuację i ona w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w 7 bodajże wersecie jest opisana, jak to trzeba załatwić. Wyznać swój grzech, Pan wybaczy. Ale mówimy o sytuacji, w której ktoś świadomie, można powiedzieć z determinacją, staje po stronie buntu, zła. I mówi, ja nie będę przestrzegał pewnych rzeczy, które Biblia
mi nakazuje, ponieważ to by oznaczało, że muszę swoje życie zmienić. Dokładnie to to oznacza. One, te rzeczy są po to zapisane, żeby zmieniały życie uczniów Jezusa. Więc w takim przypadku musisz się zmierzyć, przyjacielu, z tym, co mówi Boże Słowo. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Ale Panie, ja nigdy się nie zajmowałem czarami. Ja nigdy nie wywoływałem duchów. Nigdy nie oddawałem czci obrazów. Obrazom, przepraszam. A Bóg mówi, ale jesteś nieposłuszny. A nieposłuszeństwo oznacza dokładnie to samo, co przestępstwo w takich sprawach, o których tutaj teraz powiedzieliśmy. W liście do Galacjan 5:20 też, to jest Nowy Testament już, jakby ktoś nie wiedział, też znajdujemy pewną ciekawą informację. Być może tak czytamy to czasami na szybko i nie zwracamy uwagi, ale to jest niezwykle istotna informacja. To jest Nowy Testament. List do Galacjan 5:20. A może jeszcze 5:19 przeczytajmy. Jawne są zaś uczynki ciała. Mianowicie, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary. Czary. A więc jednak, kierując się nie Bożym Duchem, ale pragnieniami własnego ciała, możemy się narazić i na bałwochwalstwo, i na czary, na czarowanie. W tym się mieści oczywiście cała gama działalności, począwszy od wywoływania duchów, rzucania uroków, przekleństw, no, skończywszy na noszeniu amuletów różnego rodzaju. No, można tutaj tą listę oczywiście wydłużać, nie ma powodu, żeby się tym w szczególny sposób zajmować. Ale co dzieje się z takimi ludźmi? Ci ludzie, którzy to czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc musisz zdecydować, drogi przyjacielu, czy chcesz wejść do Królestwa Bożego i dziedziczyć go, czy też po prostu nie chcesz tego. Księga Izajasza w 44 rozdziale, wersety 24 do 25, mówi tak. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Nie ten temat, ale chcę coś powiedzieć. To do wszystkich zwolenników mordowania dzieci nienarodzonych. Tłumaczą to jak tylko się da, żeby móc zabijać te dzieci. Niektórzy mówią o zlepku komórek, ale na pewno to nie jest człowiek. A co mówi Biblia? Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną, który unicestwiam znaki kuglarzy, a z wróżbitów czynię głupców. W świetle tego, co Bóg mówi, co Bóg czyni, wszyscy zajmujący się wróżbami są głupcami. Jeżeli się zajmujesz wróżbami, jesteś głupcem. Jeżeli korzystasz z usług tych, którzy wróżą, jesteś głupcem. No, chyba, że chcesz być. To już jest Twój wybór. Księga Zachiela 12:24. Ezechiel 12:24. Tutaj z kolei czytamy następujące słowa. Bo nie będzie już pośród domu izraelskiego żadnego fałszywego widzenia i żadnej złudnej wróżby. Żadnej złudnej wróżby. Pośród ludu Bożego nie ma miejsca na kierowanie się jakimikolwiek okultystycznymi praktykami. Jakimikolwiek. Izajasz 19:3. Jeszcze raz wrócimy do tej księgi.
19:3 mówi tak: i upadnie Egipcjanom duch w ich piersi i ich zamysł unicestwię. Wtedy radzić się będą bałwanów i zaklinaczy, duchów zmarłych i wróżbiarzy. Przypomina mi się pewna historia, pewnie wielu młodych ludzi tego nie pamięta, bo nie może pamiętać, ale pewien nasz prezydent, nie wymienię z litości jego nazwiska, powiedział kiedyś publicznie, że na temat Polski on jest gotów nawet paktować z diabłem. A co Bóg mówi? Bóg mówi, że Egipcjanie będą się radzić bałwanów i zaklinaczy, duchów zmarłych i wróżbiarzy, i on wyda Egipt w moc drogiego Pana. Za to właśnie, że tak robią. Więc ten prezydent chciał nas wydać w moc srogiego Pana, jak mówi Biblia. Trzymajcie się z daleka od tego człowieka, bo on nie wie, co mówi i nie wie, co robi. Ale pamiętaj, że jeżeli zajmujesz się takimi rzeczami, to wpadniesz w ręce tego, który się kryje za tymi wszystkimi praktykami. Wreszcie Księga Objawienia 21:8 mówi o tym, że czarownicy i bałwochwalcy zostaną uśmierceni. Zostaną uśmierceni. To, o czym powiedzieliśmy, to jest tylko pewien przegląd. Jak wcześniej wspomniałem, ja nie jestem specjalistą z dziedziny nauczania na temat okultyzmu w świetle Biblii. Tutaj bym zachęcał. Na stronie Uczeń Jezusa jest sporo wykładów Jana Guniki, który naprawdę świetnie o tym mówi. I jeżeli możemy, chcemy, interesuje nas temat, to zajrzyjmy tam. Tam jest więcej szczegółów przede wszystkim. Ale to, o czym powiedziałem, to jest taki przegląd tego, co Biblia mówi na temat okultyzmu i okultystów. W jaki sposób Biblia patrzy na problem, z którymi my czasami niewiele chcemy mieć do czynienia, a tak naprawdę kompletnie nieświadomie wchodzimy w takie relacje i robimy sobie, no można powiedzieć, krzywdę. Jeszcze wspomnijmy trzecią Księgę Mojżeszową. Trzecią Księgę Mojżeszową. Widzę, że o jednej rzeczy zapomniałem, przypomniało mi się to. Rozdział 19, wersety 26-28. Nie będziecie jedli niczego z krwią, nie będziecie wróżyć ani czarować, nie będziecie strzygli włosów dookoła waszej głowy, ani nie podcinaj końca twojej brody. Nie będziecie na znak żałoby po zmarłym czynić nacięć na ciele swoim, ani nakłuwać napisów na skórze swojej. Te specjalne fryzury oznaczały przynależność do pewnych praktyk, oddanie się pewnym demonicznym praktykom. Ale o jednej rzeczy chcę tutaj wspomnieć, co jest bardzo popularne także pośród chrześcijan. Posłuchajcie. Nie będziecie czynić nacięć na ciele swoim, ani nakłuwać napisów na skórze swojej. Jam jest Pan. O czym Biblia mówi? No, nie wiem, pewnie ktoś teraz powie, a nie wiem, o czym mówi Biblia, bo ja tego nie robię. A czym innym, jak nie nakłuwaniem są tatuaże, które nosimy? Ja wiem, że są takie popularne teraz tak zwane jednorazówki. Można sobie go tam gdzieś nałożyć i on po jakimś czasie zejdzie, ale to jest dokładnie to samo. Biblia mówi, że człowiek, który należy do Boga, nie może być wytatuowany. Ktoś powie, no teraz to już taką głupotę pastor walnął, że... Czy na pewno? A po co nakłuwano te różnego rodzaju napisy? Czy ktoś was się zastanawiał? To było oddanie się konkretnemu bóstwu. Człowiek, który nosił na sobie imię tego bóstwa, publicznie
deklarował, że do niego należy. I myślicie, że to było bez jakiegokolwiek znaczenia? Tatuaże są przeróżne. W lecie szczególnie widać, co noszą na swojej skórze różni ludzie. Wiele z tych tatuaży, zdecydowana większość ma okultystyczne podłoże. To widać po ich wyglądzie, po ich kształcie, nawet po napisach. Mało tego, jeżeli nawet są tak zwane niewinne tatuaże. Powiedzmy, że tatuuje sobie imię swojej własnej żony. No, takie miłe, prawda? Takie sympatyczne. Ale co ja przez to mówię? Taki przykład wam dam. Farmerzy wypalają znak swój na swoich zwierzętach. Każda krowa, każdy wół ma na sobie wypalony znak. Cóż to znaczy? No to, że należy do tego konkretnego człowieka. Więc jeżeli nosisz na sobie imię, nawet swojej żony, to mówisz publicznie, ja do niej należę. A Bóg tego sobie nie życzy. Ty do Niego należysz. Ty do Niego należysz i On tylko ma do Ciebie prawo. Twoja żona oczywiście ma prawo wynikające z faktu, że jest Twoją żoną i Biblia naucza, jak to ma wyglądać. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale nie masz prawa na swoim ciele nosić znaku przynależności do kogokolwiek lub czegokolwiek. Chcę jasno powiedzieć, to jest wyraz i działalność okultystyczna. Okultystyczna. To samo, jeżeli nosimy na swoim ciele różnego rodzaju ozdoby, które na ogół mają pochodzenie okultystyczne, z czego ludzie nie zdają sobie sprawy. A nawet jeśli zdają sobie sprawę, to myślą sobie, a to miłe, sympatyczne, ładne. Co mi to szkodzi? No nic, za wyjątkiem tego, że te ozdoby wyrażają przynależność do jakiegoś bóstwa, bo przecież nieprzypadkowo tak wyglądają i nieprzypadkowo noszą w tej swojej konfiguracji pewne symbole i pewne napisy. Więc jeżeli takie rzeczy robimy, no to sami na siebie ściągamy problemy. Sami na siebie ściągamy problemy. Biblia mówi, jeżeli należysz do Boga, nie masz mieć z takimi rzeczami nic wspólnego. To jest odcięcie się od wszystkich naleciałości okultystycznych raz na zawsze. Jesteś czysty i święty dla Pana. I jedyne imię, jakie jest wypisane na tobie, to jest to ta pieczęć Ducha Świętego odbita w twoim sercu, która jest znakiem przynależności do Boga i nic innego. Nic innego. Pamiętaj, twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Tak naucza nas Słowo Boże. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. W tej świątyni, w nas, przebywa sam Bóg. I jeżeli mamy, jako ludzie wierzący, reprezentować naszego Boga godnie, to między innymi też i nasz wygląd powinien być pełen świętości, czystości i godności. Nie jesteśmy słupami reklamowymi. Można zobaczyć czasami takich ludzi, którzy wyglądają jak słup reklamowy. Właściwie nie wiadomo, gdzie się podziała skóra. Został tylko atrament. Jeżeli to robią ludzie niewierzący, trudno. Ich sprawa. Oni często nie rozumieją, co robią. Ale człowiek wierzący musi wiedzieć, co robi, bo od tego ma Słowo Boże, żeby wiedzieć, co robi. Nie bawmy się okultyzmem, bo nas ukąsi. A wtedy zaczną się prawdziwe problemy.